Teraz powiem w jaki sposób możemy zainstalować Wally X. Widzimy stąd oficjalne repozytorium oraz instalację. Przechodzimy do naszej Anaconda ja Prompt. Jeśli nie masz tego zainstalowanego, przejdź do moich poprzednich materiałów. Tam tłumaczę krok po kroku. Przechodzimy tutaj do Base. Ja wybieram dysk F, potem mam moje główne pliki i wybieramy Conda, Create and Wally. No i tutaj wybieramy też Python i określamy wersję. Ja wybiorę 3.10. Ok, po instalacji klikamy tutaj Y, czasem będziemy mieli właśnie też taki panel wyboru w formie tekstowej, więc musimy to zaakceptować, a następnie wybieramy activate Volley. Tak, to mamy przykład, jak możemy aktywować i dezaktywować dane środowisko programistyczne. Ja przy aktywacji teraz mogę sprawdzić there i tutaj mamy również moje narzędzia, sprawdzamy, no i oczywiście ja będę chciał skronować to repozytorium, więc przechodząc tutaj mamy Volley Wracam z powrotem do mojego command line i kopiujemy to repozytorium i czekamy na pobranie tego wszystkiego. Widzimy, że został teraz pobrany i możemy przejść do działania. Wciąż jestem tutaj w moim panelu. Możemy się upewnić wpisując dir i mamy value x. Ja sobie tutaj to wprowadzę i przejdę, cd, zobaczmy i mam pliki. Jeśli mam plik requirements wybieramy pip install i requirements txt. Zainstaluję te wszystkie niezbędne biblioteki, które będą nam potrzebne do działania tego oprogramowania. Mam teraz chwilę instalacji i musimy chwilę poczekać, bo może to trochę zająć. Jeśli nie instalowaliśmy wcześniej żadnych narzędzi, to czasem właśnie te pierwsze biblioteki, które zostaną pobrane, będą zdecydowanie najdłuższe, więc musimy uzbroić się w cierpliwość. W tym momencie widzimy, że zostało to zainstalowane i teraz możemy kliknąć konda, install C. To oczywiście z oficjalnej dokumentacji i bramy forge fmpg. Popełniłem błąd, bo niestety dałem tutaj kreskę. Jednak po całej instalacji powtórzę to jeszcze raz i będzie to teraz już działało. Teraz, gdy już mamy to wszystko pobrane, ok, tutaj mam jeszcze prompt uzyskania akceptacji, akceptujemy to Nie musimy chwilę poczekać. Ja wybiorę Python Launch, dlatego że jestem w tym już środowisku po instalacji i launch myślnikui.py Python. Widzimy, że jest ładowane przez 12 tutaj jednostek CPU. Musimy chwilę poczekać przy pierwszym włączeniu. Jest to troszeczkę wolniejsze, potem jednak będzie to szybsze i czekamy na inicjalizację. Widzimy też, że są doinstalowywane niektóre biblioteki, więc musimy tutaj pobrać jeszcze model PyTorch oraz jest tworzony teraz publiczny link i teraz już go mamy oraz mamy bardzo podobny interfejs, tak jak mieliśmy wcześniej przy web i możemy wygenerować dźwięki. Mamy parę modeli Stąd mamy również audio prompt, możemy nagrywać bezpośrednio z mikrofonu, mamy pliki, możemy również stworzyć prompt jako nazwę i odsłuchać. Także this is how this machine has taken my voice. Możemy to wygenerować w sekundę, a następnie zbadać. Piszmy coś innego, this is my text, no i następnie możemy to odpalić. tak. This is my text. Działa to niezawodnie, możemy stworzyć prompt, możemy również wykorzystać też inne narzędzia. Jednak tym zajmę się w jednym z następnych materiałów. A jeśli jesteś zainteresowany nowymi sposobami zarabiania przez internet, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, koniecznie sprawdź mój kurs, w którym znajdziesz ponad 200 odcinków i 16 godzin materiałów omawiających praktyczne metody zarabiania online.